Z punktu P poprowadzono dwie styczne do okręgu w punktach A i B. Promień okręgu ma długość 5, odległość punktu P od środka ST okręgu jest równa 13. Czyli tutaj mamy, ten odcinek ma długość 13. Ile wynosi pole deltoidu PBSA? Zobaczmy, z treści zadania wiemy, że długość promienia okręgu to jest 5. Czyli tutaj mamy 5, tutaj mamy 5. Promień zawsze pada pod kątem prostym do punktu, do prostej stycznej. Czyli tu mamy kąt prosty i tutaj mamy kąt prosty. I teraz, żeby policzyć pole naszego deltoidu, policzmy na początku pole trójkąta PBS lub pole trójkąta PAS. To będą takie same pola, bo te trójkąty są przystające. W tym celu potrzebujemy policzyć odcinek AP lub BP. Ja sobie policzę AP. Wstawiam tutaj x i z Pitagorasa to liczymy. X kwadrat dodać 5 kwadrat daje nam 13 do kwadratu. Czyli x kwadrat dodać 25 daje nam 169. Czyli x kwadrat to będzie 169 odjąć 25, czyli 144 nie stopnie, czyli tylko wartość. Pierwiastkujemy stronami, mamy x równa się 12 lub minus 12, ale długość boku nie może być ujemna, dlatego zostawiamy wynik 12. Czyli nasze x to jest 12. Zatem pole trójkąta A, niech będzie tutaj APS, to jest podstawa 12 razy wysokość 5 na 2. Czyli mamy 60 na 2, czyli 30. Pole jednego takiego trójkąta to jest 30. Zatem pole całego deltoidu, to są dwa pola tych trójkątów, czyli to jest powiedzmy P1, to jest P2, które jest takie samo, bo tutaj też będzie 12, czyli też 30, czyli zapiszmy P1 plus P2, czyli mamy 30 plus 30, zatem 60 i to jest odpowiedź do zadania, czyli odpowiedź B.